Witajcie moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest nowa gra na moim kanale, która nazywa się LEGO Marvel Super Heroes 2. Więc jeśli seria wam się spodoba, to znaczy odcinek wam się spodoba, no to zrobimy z tego serię. Tak na przykład z 5 albo z 10 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek. No to bez żadnego przedłużania, myślę, że możemy zaczynać. No dobra, i mamy scenkę. Oczywiście gra jest z polskim dubbingiem. No i też napisy są polskie, więc jest super. Czy ktoś mnie słyszy? Jesteśmy oblężeni. Tak, słyszę i widzę. Okej, ktoś jeszcze widzi wielki miecz na niebie? Ja widzę! O, tam jest! O, tam jest! Strażnicy? Kang zdobywca atakuje. Prawie zakończyliśmy ewakuację, ale ostatnie okręty są ostrzeliwane. Długo się nie utrzymamy! Spokojnie, Nova! Nova, jesteśmy do usług. Rozwiążemy każdy problem, przyjmiemy każdą zapłatę. Rok, nawet 5 zł. Grud! Ręce przy sobie. To kałabanga na Kanga! Dokładnie. No dobra, okej. Na kasie, słuchajcie, w tym odcinku nie wszystko będę się... w porządku? Szczerze? Lepiej się nie zastanawiać. Ej, słyszałem to! W buty zepsać opinię o moim lataniu, Quill! Dobra. Wynieśmy się już stąd i dostańmy do śluzy. Ale... kto kogo będzie miłował? Ty, bo ty jesteś silny. No, więc okej. Na kasie, słuchajcie, nie będę się aż tak za bardzo skupiał. Tak, wiemy to. Ponieważ... trochę za późno zacząłem to nagrywać i bym chciał dać ten odcinek o 17:00. Super. Trzeba użyć tego awaryjnego ręcznego sterowania, o którym mówiłem. Jasne, spoko. No to dajesz, Quill. Okej. Nadal nie wierzę, że to ma być awaryjne sterowanie. Ej, może rzeczywiście jest trochę skomplikowane, no ale działa, nie? Tak jest, działa. Jest i wyjście. Tylko trzeba to wszystko sprzątnąć miną grawitacyjną. Jasne. Czemu na tym panelu jest pancerna płyta? No bo tam musimy rzucić. No bo wiesz, jak Groot lubi wciskać guziki. Od tego... Tak. To wolałbym go trzymać z daleka. Logiczne, rozsądne posunięcie. Spróbuj chociaż ukryć zdziwienie. Dobra. Ty! Co mnie tutaj prądzisz? Jeśli przetrwamy, powinniśmy zacząć ćwiczyć takie sytuacje. Spokojnie, będzie jeszcze na to czas. No dobra, prawie jesteśmy na pozycji! Uwaga! Okej. No to co, skaczemy? Okej, skaczemy. A jak będziemy wystarczająco nisko? Czy on miał plecak? No właśnie. Żartujesz, nie? Nawet koszulki nie miał. Okej, zmiana. Skaczemy już. Ale ma noże, słuchajcie. Drax, naucz się patrzeć, zanim skoczysz. Patrzyłem. I skoczyłem. I skoczyłem. Uwielbiam te teksty, słuchajcie. O, mamy tutaj jakąś wojnę. Tak strzelam. Ten cały Kang jest panem podróży w czasie? No. Tutaj mamy, słuchajcie, głównego wroga, czyli Kanga, nie? Kang zdobywca. Strażnicy Galaktyki. No ale przecież jesteśmy. Tak, wiem, że to... O! Witajcie, strażnicy. Dziękujemy za wsparcie. Ostatni okręt ratunkowy dla cywili niedługo będzie na miejscu. Postarajcie się oczyścić teren, proszę. Tylko miejcie oko na siły Kanga. Ale... przecież wszyscy mają oczy. Tak się mówi. Tak się mówi, Drax. Dobra, strażnicy. No to mamy robotę. Tak jest, mamy robotę. Marnie to wygląda.
Wszędzie jest chaos. Ci cywile nigdzie się nie ruszą, póki nie ugasimy pożaru. Może na górnym poziomie będzie coś, co w tym pomoże. No, zobaczymy. Nie łapię. Kim ten Kang jest i czego w ogóle chce? Quill. Pieniędzy chce. Od ciebie. A jak myślisz, czego by chciał, co? Władzy. Okej. Okay. Tutaj by nam się przydał Drax. Ty co mnie tu bijesz, ty? No. Masz. O kurcze, będzie więcej kłopotów. Z czym? Z nimi? Psz. Gdzie tam? Z drogi! Moja wielka siła pozwoli zniszczyć tę umiarkowanie uszkodzoną ścianę. To dawaj. Jak mawiają ziemianie, to jest mój cyrk i moje małpy. Czyli że co, że małpy to twoje ręce, tak? Nieźle! Udało się! Jasne, spoko. Teraz mamy prywatnego strażackiego drona. Drona gaśniczego. Serio? Ten wraz w ogień, słuchajcie. Ta, zapeszyłem. No, wybacz. Tak jak ja, słuchajcie. Zaraz będą bezpieczni. Nieraz sobie dobra, zapeszę i mam za swoje. Uwaga! Wróg! Wow! Wow! Widzę. Dobra, kręć. Zapłacicie za to, tchórze! Tchórze. Ty, co ty robisz? Spokojnie, ty. Ej, zobaczcie na to. Fajnie, nie? Dobra, buduj. Ale wyłącz to. Dobra, okej. Okay. Rzuć słuchawki, tak, co tam? Ktoś inny sobie posłucha. No dobra, dajesz. Teraz wiem, jak się czuje chomik. Mam tylko nadzieję, że ten, że ta muzyka nie miała przypadkiem praw autorskich, nie? Chociaż w sumie na pewno miała. I na pewno będę, słuchajcie, musiał wyciąć tą muzykę. Kurde, z tymi prawami, nie? Okej, to było dziwne. Ale patrzcie, jest ich wiedziałem, że się uda. Sorry. Użyczę swojej siły do otwarcia tych drzwi. No to użyć. Nasz niezastąpiony Hulku. Gratulujemy! Zostaliście ocaleni przez legendarnych... Ej, dokąd wszyscy idą? Nikt nie chce autografu Star-Lorda? No, niestety. No dobra, Drax, idziemy. Hej, wszystko tam gra? Zaraz lądujemy! Normalnie nie uwierzycie, co się stało! A co się stało? Mieliśmy na koleczkę Kanga i taką jedną zabawkę z przyszłości! Wow. Zresztą zobaczycie! No dobra, chętnie zobaczymy, co tam macie. Wow! Wow! Wow. Jam jest Groot. Uwielbiam, słuchajcie, tego Groota. Rocket, masz coś, co może zniszczyć wzmacniany metal? No pytanie. W przeciwieństwie do niektórych, ja zawsze jestem przygotowany na takie okazje. A masz gaśnicę przy sobie? Nie masz. A masz przy sobie laser? Chyba też nie masz. No to co kłamiesz, że masz? Wszystko. No ale bomby, słuchajcie, masz. Nieźle. Teraz trzeba ich tylko odstawić na pokład. Jasne, spoko. Zajmiemy się tym. No i zobaczcie, drużyna. Takie coś. Wow! Jak on to zrobił? To wam chciałem powiedzieć. To czasowe ustrojstwo, które znaleźliśmy, pozwala mu rosnąć i maleć, kiedy chce. Czy bez szczegółów. Się i młodnieć, jak się czepiać szczegółów. Ale chyba działa tylko na niego. Jam jest Groot! To już wszyscy. Niezła robota. Dobrze się dziś spisaliśmy. Tak, jak ja się zjawiłem. Quill, odbiór! Atakują nas, osłony ledwie działają. Zajmijcie się tym statkiem, dopóki ich nie naprawimy. No to znowu nadgodzinki, co? No. Ej, czy to atakuje mój statek? To już przesada. Ruszajmy, zanim spowoduje więcej zniszczeń. No, ale cięści się zawsze przydadzą. Milano może w każdej chwili walnąć. Nie powinniśmy tam wchodzić.
A może da się sterować systemami obrony zdalnie? Może. Czemu by nie spróbować? No to spróbujmy. Rocket, dawaj. Okej. Hakujemy. Dobra. Pewnie za chwilę będzie wieżyczka. No właśnie. Okej, załatwione. Teraz już tylko tam wejść i to odpalić. No to odpalaj to. Nie. Coś ty zrobił, Rocket. Dobra, dawaj. To chyba działa. Byle nie. Pewnie, że działa. A co, ma nie działać? Jeszcze tylko kilka strzałów. Kilka to znaczy ile? 5? 10? Już prawie pokonane. Okej, było więcej strzałów niż 5 czy 10. Niezły strzał, Rocket. I się wie. Wyciężamy. Okej, tak, spoko. I oto zwyciężamy. O, mamy tego Kanga. Nie ma. I Ravonę. Ponad triumf ukuty na polu bitwy. Czyż to nie piękne, moja droga Ravono? Ta destrukcja. Twa potęga jest niezrównana, zdobywco. O, tak mi mów. Jeszcze raz. Ta destrukcja. Twa potęga jest niezrównana, zdobywco. Równie rozkoszne za drugim razem. Nowo przybyli nie tracą ani muszą. Są jak mrówki. Nie stanowią zagrożenia. Jednak pokażmy im, czym jest prawdziwe wyzwanie. Celestial tutaj? Ale czemu? Kto wie? W każdym razie na przyjaznego to nie wygląda. Zdobywco, Eson poszukiwacz? Czy to nie przesada? Przesada? Dam radę. Spokojnie. Słabego i złamanego. Ja tam lubię wyzwania. Więc nie powinien zniszczyć zbyt szybko. Nie, nie umiem, słuchajcie, się śmiać. Jak złoczyńca. Po prostu tego nie umiem. Eson poszukiwacz. Jasne, spoko. Damy radę. Fioletowa moneta. Ej, czy to coś do nas macha? No, chyba tak. Uważam. Witaj, wielki niezrozumiały. Witaj. Nie, sorry, atakuję. Uważajcie. Ten dzień robi się coraz lepszy. Oj tak. Czy ty temu w jakiś sposób podpadłeś, Peter? Czemu wszyscy mnie o to Peter? Pytają? Nie, nie tym razem. Co jest, kolejny Peter? Ja myślałem, że on ma na imię Quill, a nie Peter. Chyba, że to jego drugie imię, albo pierwsze. Chwila! Co tu właśnie zaszło? A jak myślisz? Pewnie znowu Kang i jego podróże w czasie. Dobra, dawaj. Nie tak! Dobra. No i mamy mini zestaw pierwszy. Musimy coś zrobić. A właśnie, co my tutaj mamy? Mamy złote klocki, stanali i postać. Okej, dobra. Laserem. Pomysły? Mina grawitacyjna, gdyby był wzmacniacz. Tyle, że nie ma go z czego zbudować. A może użyjemy kawałków tamtego statku? Jasne. Najpierw trzeba go rozwalić. Może nasz nowy kumpel pomoże. Nowy kumpel? To znaczy, że ja? Rocket. Dzięki za uwagę. Okej. Hej, to chyba działa.
Dobra, co teraz? Uciekaj! Kurde, miałeś uciec. Co tym razem? A, budowa. Czy on nam zbudował statek? Mila, co tu właśnie zaszło? Statek przebudował się. No właśnie. No to tyle ze wzmacniacza. Jak to możliwe, że on nam, słuchajcie, pomaga? Zaatakować. Dobra, okej. A co to są za klocki? Kto to może niszczyć? Dobra, okej. Nie wiem. Dobra, strzelamy w łapkę. Dawaj, dawaj, Quill. Jeszcze trochę. Dobra. Zaraz będzie? No właśnie. Już mu tutaj ten. Osłabiliśmy rękę. O, dało radę. Hej, chyba ma słaby punkt na barku. Zostawcie to mnie. Nic mnie nie powstrzyma. Okej, skoro tak mówisz. Ty, co tam jest za bańka? Mydlana. O, takiego słodkiego Gruta pokonać. A wiecie, słuchajcie, jak ja mówiłem kiedyś na Gruta? Glut. Bo nie potrafiłem, słuchajcie, ryby mówić. Dobra. Stój tam, Quill. Woohoo! Spadamy. Do wody. Nie no. Gamora na to nie pozwoli. Dobra, dawaj. A ja już tak, widzę. Właśnie, tak róbcie. Tak róbcie. I tak będziemy robić. Dobra, chodź tutaj, Quill. Strzelaj w jego bebek. Okej, okay. I co teraz? Aha, mina. Okej, okay, spoko. Siebie? Wielkiego, groźnego robota, który chce nas zniszczyć? Ta! Zdążyłem zauważyć. Nie, chodzi mi o ten wzmacniacz na jego klacie. Myślisz, żeby się nadał? Chcesz podczepić minę do czegoś tak potężnego jak Celestia? Ciężko nawet zgadywać, co się stanie. Święta racja, koniecznie trzeba to zrobić. Ale ja już to zrobiłem. Tutaj, słuchajcie, dubbing jest za późno, nie? Czasami. Pewnie gra, słuchajcie, nie przemyślała, że tak szybko to zrobimy. O. Przestraszył się i ucieka. No i nie wracaj. I oto zwyciężamy. Ponownie. Koniec zabawy! Znikamy!
Tam jest grunt. Ej, nie składaj gałęzi, stary! Ten wielki miecz ciągle czeka. Przecież odleciał. Jan jest Groot. Transmisja alarmowa? Stery? Z ziemi? Kang zdążył dotrzeć aż tam? Nie, to niemożliwe. Ale tak czy inaczej musimy ich ostrzec. Niby dlaczego akurat my? Bo jesteśmy strażnikami galaktyki. Okej, dobra. Mamy poziom kończony. Czy ktoś pokona Essona? Jasne, pokonałem ja. Znaczy, my pokonaliśmy. Dobra, mamy kasę. Tego niestety nie możemy przewinąć. Okej, okay. Nawet słuchajcie, nie zauważyłem, gdzie był ten Stonali. Dobra, mamy postacie, Draxa. Ty, co tak późno to wszystko idzie? Gamorę? Coś późno się to odblokowuje, nie? Mamy Groota. Mamy Groota małego. Jam jest Groot. Dobra, mamy Rocketa. I Quilla. Okej, okay, dobra. Przewiniemy sobie teraz to. Manhattan, Ziemia. Ja nie mogę, ten plakat jaki stary jest, nie? Z tym Torem i Hulkiem. Avengers nie zawodzą, jeśli chodzi o świętowanie zwycięstw. Z Lokim też dali radę. Brie jest przepyszny. Mogę prosić więcej nachosów? Jasne, gentlemanie! Witamy, Wasp. Jedz na zdrowie. Chociaż lepiej omijaj te asgardzkie. Brakowało mi tego, słuchajcie, głosu. Uczta bogów, przyjaciele. Gdzie Banner? Potrzebował trochę czasu dla siebie. Przynajmniej bez Hulka pewnie zaoszczędziliście na cateringu. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Kolejny alarm. Naprawiłeś już te drzwi centrum dowodzenia, Tony? Nie. Tak, oczywiście. No dobra. Oczywiście, że nie. Czas zwijać imprezę. O, szkoda. Przystawki były wyśmienite. Ty myjesz, ja wycieram. No dobra. A my się zajmujemy... Dalej, zbierajmy się do tego centrum dowodzenia. Ciekawe, czy naprawdę naprawił te... Co ty? Połączenie przechodzące... Nie naprawił. No właśnie. Chcesz wiedzieć? No... Nie chcę wiedzieć, ale dobra, mów. Nie są aż tak złe. No i właściwie musisz wiedzieć. Mechanizm otwierający nadal leży. Jednak go nie naprawiłem. Ups. No, tak przeczuwałem. Będziemy potrzebować części, żeby to zrobić, ale akurat upaćkałem ręce olejem. Więc jak ci dam listę wszystkich, to dasz radę je dla mnie. Jasne, spoko. No problem. Okej, okay, super. No, tego potrzebujemy. Przeszukaj pokoje na tym piętrze. Na pewno znajdziesz gdzie niegdzie jakiś użyteczny sprzęt. Jasne. Okej, okay, słuchajcie, zbierzemy sobie teraz to wszystko. Żeby potem po prostu tego nie szukać w następnym odcinku, tylko po prostu iść do misji, nie? Żeby, wiecie, żeby nie przyciągać na siłę albo coś w tym stylu. Dobra, okej. Okay. A. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Dobra, kolejne mamy tutaj. Było coś w pokoju Gwenpool? W zasadzie, czemu ona tu w ogóle pomieszkuje? Nie wiem. Zaraz do niej pójdziemy. Znaczy, pod koniec. Ponieważ, słuchajcie, ona jest taka rozgadana, nie?
Słuchajcie, cały dzień nam to zajmie. Żeby tam ten się wygadała. No ale dobra. Okej. No i teraz jeszcze tylko dwa części, tak? Te części dla Tonego muszą tu gdzieś przecież no być. No i są, spokojnie, spokojnie. Znajdziemy je. Dobra, chyba teraz możemy lecieć, co? Do tej naszej Gwenpool. No się masz! Wiem, że koniecznie chcesz sobie grać dalej. Ojojoj. Ale pozwól, że urządzę ci taki samouczek na szybkości. Raz, dwa i skończymy. No, do 5 max. Pani już mi tutaj w brzuchu burczy. Oto swoją dumę. Maszynę do oszustw. Masz jakieś kody? To wrzucasz je w to maleństwo i masz efekt szybko i bez wysiłku. To właśnie tu dostaniesz moje niezwykłe, magiczne, różowe klocki. Klucz do takich cudów jak... Ha! Bez spoilerów! Niektóre kupisz już teraz, a na inne musisz zapracować. Dokładnie! Mogę teraz kupić? No i tyle! Miłego ratowania świata, czy co tam? Ty, tutaj w ogóle jest ten... Rękawica Thanosa. A ja będę zwał cię na ćwiczenia, co? Chyba widziałam, że leżały tu gdzieś jakieś jego wyna... Gdzie są te rzeczy? Nie powiem, że jestem fanką tego całego bezstresowego rozrzucania. Doprawisz sobie życie odrobiną różu? Jasne, czemu by nie? Monety razy dwa. Jacie. Głosy po helu, typ dużych głów. Co? Wykrywacz. Okej. Okay. Nieskończony wskaźnik mocy. Okej. Okay. Typ demolki. Ło, co to jest? Nie mam bladego pojęcia. Chętnie bym sobie, słuchajcie, kupił monety razy dwa, ale nie mamy kasy. Tonarka. Okej, okay, dobra. Tony, masz wszystkie części? Świetnie, to powinno wystarczyć. Pozwól, że zdejmę z ciebie ten ciężar i zabierzemy się za otwieranie. Jasne, spoko. Mam wrażenie, że nikt nie wie, czeka na mnie. Skąd ten dobra, wniosek? Odblokowaliśmy Ariomena sobie. Super. Ja, słuchajcie, chyba będę przewijać ten pokaz postaci, ponieważ on, słuchajcie, jest zbyt długi. Dobra. No i już. Nie było to zbyt trudne. Gdzie tam? Skoro tak, to nie mogłeś. Jedynie na laptopie, słuchajcie. Pierwszy raz. Jak grałem na laptopie, to słuchajcie, było trudne. Ale jak grałem na PS4, nic trudnego. Przypomnijcie mi, żebym natychmiast to wyciszył, jak już załatwimy tę rozmowę. Jasne. Okej, słuchajcie. To tak, pójdziemy sobie porozmawiać z Nickiem już w następnym odcinku, a tymczasem... Dzięki za to, że tutaj jesteście, dzięki za to, że tutaj mnie wspieracie, dziękuję za wszystkie miłe komentarze, no i jeśli odcinek wam się spodobał, no to bym was bardzo prosił o to, żebyście zostawili łapki w górę, subskrypcje, komentarze, żebyście tutaj zostawiali, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!